Każdy z nas szuka rozwiązania, klucza, wskazówek, albo podpowiedzi, albo narzędzi, czy też technik, by, by rozwiązać to, z czym się borykamy w swoim życiu. Mamy jakiś problem i poszukujemy na to rozwiązania. I kiedy wchodzimy w rozwój osobisty czy rozwój duchowy, to tak naprawdę nie ma znaczenia, co zostanie nam przedstawione, i, i w jakim rodzaju warsztatu weźmiemy udział, czy, czy kto nas będzie prowadził, to jest drugorzędne. Oczywiście ważne, żebyśmy wybierali to w zgodzie ze sobą. Natomiast tak naprawdę nigdy nie chodzi o techniki i narzędzia. Nawet jeżeli jesteśmy zafascynowani czymś, to jesteśmy tym zafascynowani nie dlatego, że to jest takie super, świetne ale jesteśmy tym zafascynowani, ponieważ efekty tego przemawiają do naszego umysłu. I to tak naprawdę na nas działa. I jeżeli ktoś by mógłby użyć magicznej różdżki i zmienić nasze życie, to poszlibyśmy w tym kierunku. Bardzo często szukamy takich rozwiązań. I jedni trafiają na pracę z wewnętrznym dzieckiem, inni na uzdrawianie matczynej rany, jeszcze inni na uzdrawianie dzieciństwa, jeszcze inni na mocną pracę z mindsetem, zmianą przekonań, jeszcze inni wchodzą w przestrzeń kwantową, a jeszcze inni odnajdują bardzo głębokie prowadzenie w tak zwanych ustawieniach systemowych, w ustawieniach hellingerowskich, w ustawieniach rodzinnych. To wszystko tak naprawdę. Jest podpięte pod pewien kierunek prowadzenia. Przez długi czas w moim życiu nie mogłam zrozumieć, czemu powielam pewne rzeczy, czemu pewne rzeczy non-stop pojawiają się, I, a miałam wrażenie, że jest jakaś odgórna siła, która powoduje, że nie mogę wyjść poza. W pewnym momencie wchodząc w głęboki proces, w głęboką medytację. Zobaczyłam, czym jest ta siła. Kiedy zobaczyłam, czym jest ta siła, nagle stało się dla mnie zrozumiałe, że jest ona tak potężną energią, że ja jako jednostka nie mam szans na walkę z tą siłą, nie mam absolutnie szans na to, żeby wybić się poza. Na pewno nie poprzez walkę. I to był początek mojej Mojej podróży i zgłębiania, czym są ustawienia systemowe, i czym jest w ogóle system rodzinny, system rodowy, który nie jest fizycznymi osobami w danej rodzinie, tylko jest energią, która powoduje, że ta rodzina jest rodziną. I jest to bardzo mm, specyficzna energia. Ona nie rozpoznaje rzeczy, które są dobre, ani które są złe. Zresztą, jak każda energia. Ona natomiast podąża bardzo mocno pewnymi zasadami i regułami, ona się trzyma tych zasad i reguł. Jedną z nich jest to, aby ta rodzina, która, która podlega pod ten konkretny system, aby była wciąż rodziną. I aby była wciąż rodziną, nikt nie może się wybić ponad, a nikt nie może zostać wykluczony. I system ustawień rodzinnych. W tej chwili jest tego bardzo dużo, bardzo dużo kierunków ustawień rodzinnych. Natomiast tak dużo jak jest kierunków, tak, tak dużo jest również osób, które prowadzą ustawienia rodzinne. To, co odkryłam podczas um, wielu lat swojej osobistej pracy wewnętrznej, ale także przygotowywania się zawodowego do, do prowadzenia innych osób, jako um, jako Przewodnik duchowy, jako terapeutka, to zauważyłam, że nie wszystkie ustawienia rodzinne są właściwie prowadzone i nie wszyscy prowadzący kierują się jedną z najważniejszych zasad. I tą zasadą jest miłość. Miłość, która, którą potrzebujemy mieć w sobie, to. Człowieka, który przychodzi do nas, i wraz z tą miłością potrzebujemy mieć ogromny, ogromny szacunek. Szacunek do tego człowieka, do jego doświadczeń, szacunek do wszystkich członków, którzy są uwikłani w dany system rodzinny, którzy są cząstkami tego systemu rodzinnego, i również szacunek do tego, co nas prowadzi. Ponieważ to nie my, jako prowadzący, jesteśmy. Mm, Tutaj źródłem, ale źródło jest dużo wyżej, a my jesteśmy jedynie przekaźnikiem. I doświadczyłam wielu różnych spotkań, zarówno jako uczestnik, jak i, jak i studentka w ustawieniach systemowych. Biorąc udział w tych różnych wydarzeniach, miałam różne doświadczenia. I niektóre z tych Doświadczeń były bardzo dramatyczne dla mojego zdrowia, również dla mojej psychiki. I w 2018 roku, kiedy byłam gotowa stanąć jako uczestnik do tych ustawień, doświadczam bardzo dramatycznych skutków. Te skutki były dla mnie zupełnie niezrozumiałe i spowodowały tak ogromne. Zawirowania zdrowotne, które nie miały żadnych podstaw zewnętrznych, które były zupełnie nielogiczne, a które były tak mocną siłą ciągnącą mnie ku śmierci, że nawet nie wiem, jakim cudem przeżyłam. I na tamten moment nie byłam jeszcze świadoma tego, co się tak naprawdę zadziało. Natomiast był to było to na tyle silne doświadczenie, że zdecydowałam dowiedzieć się więcej i zaczęłam zgłębiać te nauki. Zaczęłam um, uczestniczyć w kursach online Hellingera, uczyć się tego, co on jako um, twórca ustawień systemowych przedstawiał i czego nauczał. W ten sposób poznałam źródło. Jak to wyglądało z jego strony, jak to ewoluowało po kolei poprzez kolejne i kolejne lata jego doświadczeń, i następnie, jak to ewoluowało, kiedy on zaczął uczyć, kiedy zaczął uczyć studentów, kiedy zaczął przyjmować do siebie osoby, i te osoby, i te osoby później praktykowały jego nauki, jak bardzo niektóre z tych osób odeszły od tego, o czym on mówił. Jedną z kluczowych, fundamentalnych zasad pracy w systemie ustawień rodzinnych, czy ustawień Hellingerowskich, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy, w której pracujemy z energią, jest tak zwane BHP energetyczne. I kiedy ono nie jest zachowane przez osobę prowadzącą i przez uczestnika, wówczas. Uczestnik doświadcza bardzo drastycznych skutków takiego ustawienia w swoim życiu. I o tym chciałabym Wam opowiedzieć. Stąd też powstał, powstała pewna inicjatywa z mojej strony. Ze względu na to, że ustawienia helingerowskie czy ustawienia rodzinne są bardzo popularną techniką, stąd też zdecydowałam, że nie będzie to publiczne. Mm. Nie będzie to publiczne wydarzenie, nie będzie to publiczne spotkanie dostępne dla ogółu. Będzie to spotkanie, które jest dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które rzeczywiście są zainteresowane tym tematem, które chciałyby wziąć udział w tego typu warsztatach lub które wzięły udział w tego typu warsztatach i dzisiaj mierzą się z pewnymi konsekwencjami, wciąż z pewnymi konsekwencjami negatywnymi w swoim życiu. Więc na to wydarzenie zapraszam przede wszystkim tych z was, którzy jesteście zainteresowani takimi warsztatami. Na tym wydarzeniu będę podczas tego spotkania będę opowiadała o szczegółach, czym są takie ustawienia, w jaki sposób je wybrać właściwie dla siebie, na co należy zwrócić uwagę, co jest kluczowe, czym takie ustawienia absolutnie nie są. Będę opowiadała o BHP, które należy bezwzględnie przestrzegać, które musi być przestrzegane przede wszystkim przez osobę prowadzącą, ale również. BHP, które powinno być przekazane dla uczestnika takiego warsztatu. Co jest dla mnie niebywałe, że większość prowadzących zupełnie tego nie wykonuje. Jest to wręcz oburzające, ponieważ praca z energią jest dokładnie tym samym, co, co praca chirurga. Jest wymóg zachowania pewnej higieny. Która chroni pacjenta na stole operacyjnym od powikłań, tak samo jest, jak pracujemy z energią. To nigdy nie jest zabawa. Jeśli ktoś do tego podchodzi jak do zabawy, to konsekwencje w życiu człowieka mogą być drastyczne drastyczne. I zdrowie, i to, co się potem z nami będzie działo za to płaci osoba, która uczestniczyła w takim wydarzeniu. Więc to, więc to spotkanie ma na celu przede wszystkim przebudzenie, przebudzenie człowieka, przebudzenie się do tego, by zobaczyć, czym jest dana rzecz naprawdę, by nauczyć się podejmować decyzje właściwe dla siebie, nie pędząc za innymi, jak, jak w owczym pędzie, bez zastanowienia, bez zatrzymania, bo komuś to pomogło, to może i mi pomoże. Potrzebujemy świadomości, potrzebujemy świadomie podejmować decyzje, co jest rzeczywiście dla nas, a co dla nas nie jest. I wybierać, wybierać to, co, nas, co nam pomoże w zmianie, wybierać to, co pomoże nam wzrosnąć, nie to, co pomoże nam się jeszcze bardziej uwikłać, ponieważ ogrom takich warsztatów ustawieniowych sprawia, że człowiek zostaje uwikłany w kolejny system, tym razem już nie rodzinny, tylko system warsztatowy, który jest prowadzony przez daną osobę. Wyjście z tego jest bardzo trudne, a to, czego doświadcza ta osoba, to ciągłego poczucia, że muszę być więcej, muszę jeszcze raz jechać, muszę jeszcze raz uczestniczyć w danym a, ustawieniu, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Właściwie przeprowadzone ustawienie rodzinne powinno być raz, ponieważ potrzebujemy w nim dotrzeć do źródła, do początku tego, gdzie się dany problem rozpoczął, i właściwe ustawienie powinno być zrobione raz i zamknąć cały temat. Zapraszam Was bardzo gorąco na to spotkanie ze mną. Odbędzie się ono o bardzo symbolicznym dniu 2 listopada o godzinie 16:30 czasu angielskiego, 17:30 czasu polskiego. Spotkanie to jest tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników i jest ono Uwarunkowane symboliczną opłatą w wysokości jednego funta. Jeden funt to jest około pięciu złotych polskich. Jest to symboliczna kwota, natomiast jest to kwota, która powoduje, że pojawiają się osoby, które rzeczywiście są gotowe na tą wiedzę. A takie osoby właśnie zapraszam na spotkanie ze mną, ponieważ będę dzieliła się tam nie tylko wiedzą, ale doświadczeniem i również będę przedstawiała techniki i, i opowiadała o narzędziach, które będą mogły Ciebie wesprzeć, o narzędziach, które będziesz mógł, mogła użyć do swojej osobistej, wewnętrznej pracy, nie tylko w związku z ustawieniami hellingerowskimi, ale z każdym, z każdą inną pracą, kiedy, kiedy wchodzisz w, jakiekolwiek, w jakikolwiek kontakt z energią. Szczegóły rejestracji, w jaki sposób możesz się zarejestrować, na to wydarzenie znajdziesz e, w opisie tego nagrania. Tam jest link podany i klikając na ten link zostaniesz przekierowany do, do strony wydarzenia. Na tej stronie znajdziesz szczegółowy opis tego, czego możesz się spodziewać e, oraz wszystkie ważne informacje, które są, które są kluczowe dla poczucia, czy to jest rzeczywiście dla Ciebie. Zapraszam więc serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.